Masza i Kasza. Warcaby. Podręcznik. Zadanie 22. Białe zaczynają i wygrywają. Odpowiedź na zadanie 22. Ja dawno nie grałam w warcaby. Hej, brmkarzu, bój się kola. Już się nagraliśmy. Jeść chcemy. A to co? Że niby kasza? Fuj. Nie. Ja nam lepszą kaszkę zrobię. Aha. To jest kasza. Thank you.
wszystko posprzątałam. Głodna jestem. Co? Znowu? A nie ma nic innego? Oj, ale kaszy naważyłam. Wielkie pranie. Żaden kotek na tym świecie brudny nie chce mleczka pić, bo go mama nauczyła, najpierw pyszczek trzeba myć. Nawet nieposłuszne prosie, gdy raciczki brudne są, zanim wlezie do korytka, wypucuje je aż lśnią. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Trzeba o tym też pamiętać, że choruje często ten, kto o myciu zapomina, żyje w brudzie noc i dzień. A co z nami chyba ludzie, to powinni wstydzić się, gdy się czasem okazuje, świnka lepiej myje.
się. Słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Już, jedziemy! Rano grzecznie myją się. Słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się. Słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Oddychać, nie oddychać. Będę o 6:00. Od wieków nie próbowałam truskaweczki. Już dobrze, dobrze, pobawię się. O. A to co znów? Za czkawka. Encyklopedia zdrowia. Czkawka. Porada pierwsza. Wstrzymać oddech na 5 minut. Porada druga. Nadmuchiwać baloniki. To też mi nie pomogło. Porada trzecia. Wypić mnóstwo wody małymi łyczkami w niewygodnej pozycji. Mówił, że
myśli czkawka męczyć cię zaczyna. To dlatego, że ktoś miły właśnie cię wspomina. Skoro to jest prawda i każdy o tym wie, proszę więcej nie wspominać mnie. Jaki sens to wszystko ma, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta? Porada czwarta, nastraszyć czkającego. Tę upartą czkawkę diabli nam nadają. Nie dysz ani nie pogadasz, wszyscy koło czkają. Jak się tego pozbyć mamy, podpowiedzcie jak? Bo już od tej czkawki sił nam brak. Jaki sens to wszystko ma, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta, że ktoś ciągle czka i czka? Skąd się bierze zmora ta? No pięknie, też masz teraz czkawkę. Dość, misiu! Wypuszczaj! Uroda ma wielką moc. O! I hop! Hopla! Jupi, jupi, ju! Oj! A! A! Oj! A! Oj! A! Poczta. Żurnal Mód i Urody. Sudoku. Więc to taki jest sekret nieziemskiej urody. Ale to jest fajowe. Gdy ktoś nigdy się nie zmienia, to wychodzi na jelenia.
aż tak zwyczajnie, nudno i przewidywalnie. Nie kochają cię, nie podziwiają cię, ale jest sposób na cudowną zmianę losu. Gdy się pięknie umalujesz, włos lokówką potraktujesz, wygląd jak marzenie możesz mieć. Makijażem to jest pewne, z żaby zrobi się królewne, znowu wszyscy będą ciebie chcieć. Przecież tak starałam się, nie wiem co mi poszło źle. Wytłumaczcie mi dlaczego przypominam coś takiego dziwacznego i nawet strasznego, że aż się boję, kiedy tak przed lustrem stoję. Malowanie mi obrzydło, bo wyglądam jak straszydło. Odechciało mi się śmietkę brać. Grupa warstwa makijażu zjada cały wyraz twarzy, bo we wszystkim miarę trzeba znać. No i co tak siedzisz? Tyle urody trzeba sfotografować. Zajączku, też chcesz być taki ładny? Czarodziejka. Salon urody. Uroda ma wielką moc. Próba orkiestry. Thank you.
ty umiesz grać, a mnie nie nauczysz? Muszę się nauczyć. Aż strach, jak ja uwielbiam fortepiany. No to gdzie to ma fortę, a gdzie piano? Ojej! Jak ja mogłam żyć bez fortepianu? I jak ja bez muzyki mogłam żyć? Ja! No już! Ucz! Ach, niedługo zostanę sławna! Gamy i pasaże. A na co mi gamy? Ja i bez tego zagram. Niech zagra nam muzyka! Najważniejsze to pięknie się ukłonić. Oj tam, same gamy! Oho! Prędko zostanę sławna. Smacznego. Kuchnia chińska. Bambus. Pierożki wonton. Thank you.
wyjechałeś? Popatrz, jakie śliczności! Włochate piękności moje! O! A co wy takiego lepicie? A! To ja wam zaraz zagniotę! A? Ja magiczne słowo znam! Dajcie! Proszę! Słodkie życie. Pobudka.
Hurra na ryby! O, obudziłeś się już! A ja do ciebie wpadłam na śniadanko! Ryby biorą. Jakie znowu ryby! Najpierw nakarm dziecko! Słodkiego. Nie moja wina, że mam ochotę na słodkie. Koniec. Już po rybach. Cukier. Aha! O nie, ja bez słodkiego nie pójdę. Aha! I znów wszystko muszę robić sama. Ach, słodyczy nigdy dość. Wracaj do domu. Podjadają dzieci, a ślizaków w zębach słychać chrup. A każdy malec chętnie ci to powie. Dla rosnącego dziecka samo zdrowie, wcinać czekoladę oraz chrup. Dorośli krzyczą, że zęby psują się. To przecież bajki i każdy o tym wie. Tylko tracą czas. Nas.
będziecie myły zęby, życie będzie dużo słodsze. Dzieci małe i te większe, trochę starsze i najmłodsze. Jak będziecie myły zęby, o, życie będzie dużo słodsze. O, coś na śniadanko. Słodko żyć też trzeba umieć. Uśmiech proszę. Bawiłam się. Bawiłam się. Bawiłam się. No i proszę, ale się porobiło. Okulary do szycia. To wszystko to ja, ale to nie ja. Ja jestem fotogeniczna. Tak, gdzie by mnie tu powiesić? Super! A miś jeszcze nie ma zdjęcia. Misiu, uśmiech proszę. Oj, pora chyba wejść w plener. Marchew. Zajączku, uśmiech proszę. A zdjęcie? Weź swoje zdjęcie. Thank you.
Cześć, chłopaki! Uśmiechnijcie się! Uśmiech, proszę! Gwiazdy małego ekranu. Telegazeta. Nie.
teraz w kącie. Hokus pokus. Wiadomości. Dzień dobry, drodzy widzowie. Nadajemy wiadomości. Wiadomości dnia to... Mocne uderzenie. Wieczór w operze. Śmiej się, pajacu, z twej miłości wzgardzonej. Śmiej się, pajacu, śmiej się, choć serce łka. Gwiazdy cyrku. Kino dla wszystkich. Sekrety kuchni. Wojsko gra i śpiewa. Uwaga, remont. Fabryka głosów. Kino dla wszystkich. Mocne uderzenie. Planeta tańca. Głosy fabryki. Uderzenie. Cyrk gwiazd. Wojsko dla wszystkich, wszyscy dla wojska. Taniec z remontem, cyrk w kuchni, kino tańczy i śpiewa. Upiór w operze, upiorny wieczór. Z przyczyn technicznych wszystkie programy zostają odwołane. Nieuchwytni mściciele ninja. Terefere kuku, terefere kuku. Chodź no, chodź no tu. Ogłoszenie. Potrzebna niania do dwójki dzieci aniołeczków. Wynagrodzenie wedle życzenia. Huh?
już przesadził. Nin? Co? Ninja? A kto to? A! Nieuchwytni mściciele! To jestem ninja. Taki sobie ten fason. Dźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie... Tak, tak, tak! A gdzie mogły podziać się kreskówki? Zacznijmy dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć na kreskówki. Mam dziś chęć, kliknę na mikrofon wnet. Powiem Masza i Niedźwiedź. Och, jakie to proste!